To jest bardzo ważne, ponieważ w warunkach domowych, w warunkach ambulatoryjnych my nie możemy dawać pacjentom na początku bardzo wysokich dawek leków. Po prostu boimy się, że jak to się mówi, przestrzelimy, pacjent może, nie wiem, stracić przytomność, mogą się pojawić jakieś problemy, powikłania kardiologiczne, może, nie wiem, zasnąć i długo się nie obudzić, może w stanie takiego otumanienia na przykład zasiąść za kierownicę i spowodować wypadek. Tak więc już jak wiemy, jaka dawka leku na pacjenta działa, pacjent się zaadaptuje do danej dawki leku, to wówczas jak najbardziej również w ambulatorium możemy dawki wysokie podawać. Witajcie kochani, dzisiaj druga część mojego opowiadania na temat szpitala psychiatrycznego. Zdecydowałem się opowiedzieć osobno na temat szpitala psychiatrycznego, ponieważ szpital jest miejscem, można powiedzieć, bardzo demonizowanym. Tak? Ludzie bardzo boją się trafić do szpitala psychiatrycznego. Rodziny boją się zaprowadzić członka swojej rodziny do szpitala psychiatrycznego. Wydaje im się, że to jest jakieś miejsce straszne, że to jest miejsce, w którym ktoś będzie wiązany, będzie poddawany elektrowstrząsom, prawda, jakiemuś tam przymusowemu leczeniu i tym podobnym procedurą. No, z pewnością kinematografia, w tym film Lot nad Kukułczym Gniazdem, mogą mieć jakiś tam wpływ na tego typu stereotypy. No rzeczywiście bywało tak wiele lat temu, że szpitale psychiatryczne bardziej przypominały więzienia. Mało tego, w krajach takich jak Rosja, w różnego rodzaju dyktaturach, no, używa się niestety psychiatrii do walki z przeciwnikami politycznymi. Natomiast no, szczęśliwie w warunkach, w których my się znajdujemy, takiego problemu nie ma. Nikt nie może w szpitalu psychiatrycznym być przetrzymywany bez zgody bardzo długo. No, takie sytuacje są niemożliwe. Jeżeli nawet się czasami zdarzają, no to oczywiście są to patologie, które są, czy też powinny być ścigane prawem. No, co do zasady, wszędzie nie ma sytuacji idealnych, tak? Nie ma miejsc idealnych. Są dobre i złe szkoły, tak samo są dobre i złe szpitale, dobre i złe oddziały. Dlatego warto, w zależności od tego, gdzie mieszkamy, zasięgnąć opinii, czy dany szpital jest dobry, czy zły, jaki oddział jest dobry, jaki oddział jest zły, jaki lekarz jest lepszy, ordynator, jaki jest gorszy. No, bo słuchajcie, no nie oszukujmy się, no taka jest prawda, tak? Są oddziały bardzo dobre i są oddziały słabe. Więc taki wywiad warto przeprowadzić, aby naprawdę trafić do dobrego oddziału, w dobre miejsce. Zdarzają się też i w Polsce były historie dotyczące różnych szpitali, gdzie łamano prawa pacjenta. Pamiętam kiedyś taki cykl programów o szpitalu w Rybniku na przykład. Także no, nie wiem jak tam jest teraz, ale jak najbardziej też różnego rodzaju nadużycia się zdarzały, więc każdemu, kto idzie do szpitala, jaki by ten szpital nie był, czy do oddziału, radzę robić wywiad, radzę w jakiś tam sposób rozpytywać, czy warto, gdzie warto, do kogo warto, bo naprawdę no, to nie jest tak, że każdy lekarz jest taki sam, każdy oddział jest taki sam. Tu mogą występować bardzo duże różnice. Wracając do tego, co daje pobyt w szpitalu psychiatrycznym, w poprzednim odcinku mówiłem o możliwości konsultacji, o możliwości leczenia innych chorób, o możliwości pogłębionej diagnostyki, ale jest jeszcze jeden element, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Otóż w szpitalu jesteśmy w stanie obserwować, jak pacjent reaguje na bardzo wysokie dawki leków. Tak? Co do zasady, my nie przyjmujemy do szpitala psychiatrycznego ludzi tam no, łagodnie chorych, z jakąś tam łagodną postacią, powiedzmy, nie wiem, depresji. Tak? Takich powodów nie ma, żeby ktoś taki leżał w szpitalu. Natomiast w przypadku poważnych chorób, psychoz, czasami trzeba podawać bardzo wysokie dawki leków. Tak? Kiedy na bezsenność taki lek jak kwetiapina możemy podać w dawce typu tam 12,5 czy 25 mg, no to w przypadku psychoz dajemy dawki sięgające kilkuset mg. Tak? I to jest bardzo ważne, ponieważ w warunkach domowych, w warunkach ambulatoryjnych my nie możemy
dawać pacjentom na początku bardzo wysokich dawek leków. Po prostu boimy się, że, jak to się mówi, przestrzelimy, pacjent może, nie wiem, stracić przytomność, mogą się pojawić jakieś problemy, powikłania kardiologiczne, może, nie wiem, zasnąć i długo się nie obudzić, może w stanie takiego otumanienia na przykład zasiąść za kierownicę i spowodować wypadek. Tak więc już jak wiemy, jaka dawka leku na pacjenta działa, pacjent się zaadaptuje do danej dawki leku, to wówczas jak najbardziej również w ambulatorium możemy dawki wysokie podawać, ale ten początek powinien odbyć się w warunkach szpitala psychiatrycznego. Jest jeszcze taka, można powiedzieć, pośredni element pomiędzy szpitalem a pomiędzy ambulatorium. Jest to oddział dzienny, ja o tym wspominałem, to jest takie miejsce, gdzie pacjent przychodzi, jest mniej więcej między 8 a 13, dostaje leki, rozmawia z lekarzami, rozmawia z innymi pacjentami, rozmawia z psychologami, uczestniczy w różnego rodzaju terapiach, po prostu idzie do domu. Tak? To też jest takie miejsce, które pozwala u pacjentów lekoopornych zwiększyć dawkę leku, lepiej dobrać leki. Bardzo dobre miejsce, polecam, oddziały dzienne. Ludzie, którzy przebywają na takich oddziałach dziennych, nawet nie muszą mówić, że są w szpitalu psychiatrycznym, tak? Ponieważ oni razem rano z domu wychodzą, potem w okolicy obiadu wracają, więc jakby jeżeli dla kogoś to jest problemem, to może skorzystać z oddziału dziennego. No i na koniec tej opowieści o szpitalach psychiatrycznych chciałem powiedzieć o ambulatoriach, tak? Przy szpitalach znajdują się ambulatoria psychiatryczne. Ze szpitalami współpracują również poradnie zdrowia psychicznego. Co to za miejsca? No to są miejsca, w których pracują zespoły lekarzy i terapeutów. Pacjent może przyjść do takiego ambulatorium i nie musi iść do szpitala. Często jest tak, że lekarze, którzy pracują w ambulatorium przyszpitalnym i na oddziale psychiatrycznym, to są te same osoby, tak? Tak więc pacjent może się leczyć u danego lekarza, u którego leczył się na oddziale, po prostu po hospitalizacji w tymże ambulatorium. Tak? Taki lekarz bardzo dobrze zna takiego pacjenta. Jest to duży komfort psychiczny dla pacjenta. W razie czego, jeżeli dojdzie do jakiegoś zaostrzenia, to lekarz może zaproponować krótką, chwilową, na przykład hospitalizację, jakieś tam badania diagnostyczne, więc to jest rozwiązanie jak najbardziej wygodne. Natomiast w ambulatoriach, właśnie w tych poradniach zdrowia psychicznego, są ludzie, którzy są jakby lżej chorzy i tam mogą skorzystać z usług nie tylko lekarzy, psychiatrów, ale psychologów, psychoterapeutów, czasem terapeutów zajęciowych. Wielokrotnie można tam podać lek. Na przykład podawane są tam leki, które wymagają iniekcji. Można czasami w takich miejscach pobrać krew. Można mieć zlecone badania, które będą wykonywane w różnych innych ośrodkach. Mam na myśli zlecone badania na Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie ośrodki oczywiście działają pod Narodowym Funduszem Zdrowia. Do takiego miejsca można przyjść również będąc osobą nieubezpieczoną. Tak? Wówczas lekarz wypełnia stosowne dokumenty i może przepisywać takiemu pacjentowi leki. Tak więc każdy może korzystać z usług tego typu placówki. Bardzo warto i pewnie bardziej warto niż leczyć się u takiego indywidualnego psychiatry, bo ja na przykład mam ogromny komfort możliwości skonsultowania danego pacjenta z innymi kolegami, z innymi psychiatrami czasami, tak? Bo ten punkt widzenia może być inny. W takim miejscu pracuje większa grupa ludzi, więc jak ktoś pojedzie na urlop, to zawsze może być zastąpiony przez innego kolegę. Już po pandemii możemy wystawiać leki, możemy wystawiać zaświadczenia, również działając w trybie teleporad. Tak? Zawsze pierwsza wizyta musi być wizytą osobistą, natomiast później już możemy działać w ramach telemedycyny. Teleporad również jest rozwiązanie niezwykle wygodne, komfortowe dla wielu pacjentów. Tak więc ta interdyscyplinarność, ta możliwość pracy pacjenta z różnymi osobami w danym miejscu jest ważna.
Tam prowadzona jest dokumentacja medyczna, tam ta dokumentacja medyczna jest już w tej chwili, ona musi być w formie scyfryzowanej, tak więc ona jest dostępna dla poszczególnych pracowników takiej placówki, przez to terapeuta wie więcej, psychiatra wie więcej o pacjencie, niż jeśli jest tak, że pacjent chodzi tam, nie wiem, w jednym miejscu do psychiatry, w innym miejscu do terapeuty. No, tak więc jakby zachęcam do korzystania z tego typu poradni zdrowia psychicznych czy ambulatoriów przyszpitalnych, również osoby, które nie wymagają hospitalizacji. Na koniec chciałem powiedzieć, że osoby, które są w jakiś sposób niebezpieczne, to znaczy, które na przykład popełniły zbrodnie, będąc w stanie psychozy, czy też osoby, które popełniły przestępstwo i nie wiadomo, czy zrobiły to pod wpływem jakichś tam urojeń, prawda, czyli w psychozie, czy też zrobili to w sposób intencjonalny, przebywają na specjalnie przeznaczonych do tego oddziałach. Szczególnego rodzaju oddziałami są tak zwane regionalne ośrodki psychiatrii sądowej. Takie ośrodki znajdują się w Polsce, w Gostyninie, w Starogardzie Gdańskim i Branicach na Opolszczyźnie. Tak więc nie ma zagrożenia, że z tego typu osobami zetknie się pacjent szpitala psychiatrycznego. To tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że troszeczkę przyczynię się do zmniejszenia tego odium, które na ośrodkach psychiatrycznych, a zwłaszcza szpitalach psychiatrycznych ciąży. Jak zwykle proszę o lajki, proszę o subskrypcje, pytania, komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień.